Witam serdecznie wszystkie panny w bardzo szczególnym miesiącu, miesiąc zakochanych, miesiąc pachnący i tu będzie się bardzo dużo działo. W tym miesiącu dochodzi do bardzo ważnego wydarzenia. Jowisz, planeta szczęścia, planeta ekspansji, przechodzi do znaku ryb. Pozostanie tutaj na początek 2,5 miesiąca, ale ma szczególne znaczenie, ponieważ jego bieg w znaku ryb, który będzie bardzo zmienny i trwa do roku 2022, ponieważ będzie wchodził, wychodził, zmieniał znaki od wodnika do ryb, przez barana, z powrotem do ryb, ma na celu przede wszystkim, jeżeli chodzi o Ciebie, wyekspansować dom relacji i partnerstw wszelkiego rodzaju. Tak? Czyli tutaj pojawi się bardzo dużo ciekawych tematów. To o Jowiszu w znaku ryb zrobię osobne wideo, gdzie wszystko szczegółowo omówię, ponieważ we wszystkich znakach, czyli w wodniku, w rybach i w baranie, będzie miał zupełnie inne znaczenie, ale jego potencjał w znaku ryb jest największy. Tutaj chodzi przede wszystkim o energię spirytualną, o wysoką spirytualność, przejście na wyższe poziomy i o to, abyście tą wiedzę, którą teraz zbieracie, to czego się teraz uczycie, to jak rozumiecie, to wszystko intelektualne, temu wszystkiemu, co się uczycie i zbieracie wiadomości, nadać wyższy sens spirytualny. I dla Ciebie to jest w bardzo ciekawym aspekcie, ponieważ w opozycji. W miesiącu maju Saturn, planeta karmy, planeta przeznaczenia, będzie przechodził w bieg wsteczny 23 aż do października, czyli do 11 października. Pluton już jest od pełni w Skorpionie, także do października w biegu wstecznym. I Saturn, przepraszam, w znaku wodnika, jak to Saturn, będzie wyciągał konsekwencje. Saturn jest, że będzie sprawdzał, ograniczał, zahamowywał, sprawdzał reguły, sprawdzał przepisy wszelkiego rodzaju. Nie ma już tutaj żadnego negatywnego aspektu, jeżeli chodzi o Twoje Słońce, ale tutaj dotyczy to przede wszystkim tematów pracy i organizowania się, w jaki sposób Ty się organizujesz. W tym miesiącu także Twój patron, Merkury, 30 wyrusza w bieg wsteczny. Te wiadomości przerzucają się na następny miesiąc, czyli na czerwiec, ponieważ bardzo długo zostanie w bliźniaku. Do 23 czerwca, dwa tygodnie jest w biegu wstecznym i dopiero 11 lipca będzie przechodził do znaku raka. Tak? Czyli proponowałabym już z pozycji zbiegu tych planet i z tego, że wyruszają one w retrogradację, załatwienie wszelkich spraw i uporządkowanie sobie wszelkich spraw przynajmniej do 22, tak? Czyli macie bardzo dobry też nów 11, ale 22, kiedy ten Saturn będzie jeszcze w biegu prostym, te osoby, które chcą założyć własne działalności, te osoby, które chcą podpisać ważne rzeczy, te osoby, które załatwiają jakieś sprawy prawne związane z przepisami, z regułami, nie wiem, z obywatelstwem, czy w jakichś tam urzędach, czy temat relacji wszelkiego rodzaju, czy też jakichś umów, czy też inwestycji, tak, spraw finansowych do 22. Zaczynamy od początku. Merkury przechodzi 4 do znaku bliźniąt, a Wenus 9. Do 9 masz jeszcze tą Wenus i do 4 Merkurego po swojej stronie, ponieważ stoi w trygonie i Słońce do 20 maja stoi w trygonie. Bardzo dobre aspekty na Twój osobisty rozwój, na pracę, jeżeli chodzi o współpracę i kooperację za granicą, naukę, praca na uniwersytetach, pisanie prac wszelkiego rodzaju, zdawanie egzaminów, zdawanie dyplomów. Może właśnie wejście w jakąś nową relację, w jakąś nową współpracę, kooperację, czy może współpracujesz za granicą, ale przede wszystkim, ponieważ jest tu Wenus, jest także temat nowych relacji, nowych celów życiowych. 11 bowiem odbywa się tutaj nów Księżyca,
bardzo dobry, najlepszy dzień podczas tego dnia. Merkury stoi w trygonie do Saturna i Mars w pozytywnym aspekcie do Urana. Tylko to sprawdzę. Tak, Mars w sekstylu do Urana i Merkury w trygonie do Saturna. I mówi o tym, że cele, które stworzysz, impulsy, tak? Czyli to, co rozpoczniesz, to, co zaczniesz, daje ci temat zabezpieczenia, daje ci stałość, daje ci przede wszystkim także, jeżeli chodzi o inwestycje jakichś projektów za granicę, o wyjazdy za granicę, o zapisanie się na uniwersytety, na szkoły, do jakiejś szkoły, na kursy, na poszerzanie swoich horyzontów, ale także przede wszystkim, jeżeli chodzi o Twoje cele wyższe, tak? Czyli to, co tutaj stworzysz, jest na stałe, jest zamurowane. To daje Ci zabezpieczenie, to daje Ci stałość, ale także temat jakiejś relacji, tak? Bo Wenus jest do 9.5, a ten Nów 11 i w pozytywnym aspekcie razem z Uranem tutaj jest przede wszystkim realizacja jakiegoś marzenia, realizacja jakiegoś życzenia. Może pomysł założenia szkoły też bym widziała, może założenia jakiejś organizacji, może założenia jakiejś fundacji, może wyjścia na jakąś stronę internetową, nie tylko praca online, ale może właśnie zorganizowanie jakiegoś warsztatu za granicą, czy zorganizowanie jakiegoś międzynarodowego spotkania. Ten Mars do końca miesiąca sprzyja ci w sekstylu, czyli nowe szanse, nowe możliwości ze strony grup, ze strony stron internetowych. Kto chce coś tworzyć nowego na stronach internetowych, jeżeli zacząłeś, to proszę to rób, ponieważ Mars w znaku raka jeżdża, kieruje się emocjonalnością, dwa kroki do przodu, krok do tyłu robię, nie robię, wstydzę się, nie chcę, boję się, czy też jest bardzo taki emocjonalny, czy też uczuciowy. Tutaj masz robić. Ta energia ci sprzyja do końca miesiąca, jeżeli coś sobie postanowisz i jest to prawdziwe, jest to zgodne z tobą, ten Mars będzie ci pomagał. Tutaj jest protekcja ze strony przyjaciół, ze strony grup podobnie myślących. Dobry czas na założenie jednak do 11, do tego nowiu jakiejś strony internetowych, jeżeli ktoś chce, czy jeżeli ktoś chce nie tylko inwestycje, ale na przykład może być to współpraca, kooperacja i stworzenie jakiejś grupy. Tak, tutaj będzie pomoc ze strony ludzi podobnie myślących, dużo takich pozytywnych, ciepłych uczuć i dobry czas na realizację swoich marzeń i swoich życzeń. Wykorzystaj to. Słońce sprzyja ci aż do 20 i to jest bardzo dobry czas, żeby właśnie się zabezpieczyć. Czyli tutaj przypominam, bo to jest temat bardzo ważny i o to pytacie też na konsultacjach czy w poradach. Merkury przechodzi do bliźniaka 4 maja i pozostanie, jak mówiłam, bardzo długo tutaj do 23 czerwca. Dopiero jest w biegu wstecznym i 11 lipca przechodzi do znaku raka. Będzie ci następnie sprzyjał, ale do lipca, czyli bardzo długo, tak, w znaku bliźniąt, razem z Wenus i później ze Słońcem, które przechodzi tu 20 maja, fokus jest na drogę powołania. Tutaj coś będziesz zmieniać, tak? Czyli Merkury, Wenus i Słońce. Tutaj będzie trzeba popracować przede wszystkim nad tematem komunikacji. Jak się dogadujesz w swojej pracy? Czy jesteś na drodze powołania? Może trzeba się czegoś douczyć, może właśnie jakieś nowe kursy. Może trzeba będzie pomyśleć o nowej współpracy, o nowej kooperacji. Douczenie się czegoś nowego, masz otworzyć się na nowe rzeczy. Tu jest ten węzeł karmiczny, ponieważ wchodzimy już jesteśmy w tym korytarzu zaćmień i w tym miesiącu mamy też 26 totalne zaćmienie księżyca w strzelcu dla ciebie w kwadracie. Fokus jest na tego bliźniaka, tak? Czyli na zmiany. Otwieramy się na zmiany, jeżeli chodzi o drogę powołania, status i twoją karierę.
Czy tu możesz się uczyć, czy możesz się rozwijać, czy twoja, jak jest z twoją komunikacją, jak jest tutaj z twoimi znajomościami. Tak, może właśnie temat rozwoju, jakichś nowych kontaktów, wejścia w nowe kontakty, wejścia w nowe znajomości, otworzenia się na tą nową technikę, na te nowości, na wszystko, co jest związane z nowością. Niestety w roku 2021 jeszcze szybciej, jeszcze bardziej będzie to się zmieniało i nie trzymałabym na starym, ale otwierała się na nowe, ponieważ tutaj masz też zaćmienia, które powodują, że może się wydarzyć coś, co nie planujesz, tak, aby po prostu stworzyć ci i otworzyć ci drogę do tego nowego, abyś wskoczył na pozycję tego, co jest ci przeznaczone, tego, co masz w horoskopie urodzeniowym, tego, co masz robić. Na przykład nie uzależniać się od nikogo. Tematem nowym, nowy temat będzie związany także z Jowiszem, ponieważ Jowisz od 14 ustawia się w opozycji i wszyscy, którzy będą się zajmować na przykład tematami uzdrawiania, tak? Czyli którzy będą się zajmować, nazwijmy to ogólnie, wykorzystają do swojej pracy swoje kreatywne talenty, tematy filmu, tematy mody, tematy jogi, joga, medytacja, uzdrawianie, to będzie hit, to będzie bardzo popularne, tak, ale przede wszystkim będziecie to robić ze swoją prawdą, z tym, że to jest wasze, że to kochacie, że to jest prawdziwe, wierząc także w siebie, to może to przynieść wam tutaj ogromne powodzenie. Jednocześnie ten Jowisz przynosi nowych ludzi, którzy cię protegują, którzy ci pomagają, nowe relacje, wejście w nowe relacje. Myślę, że ponieważ tutaj wychodzi tylko tak króciutko, jak gdyby miała się pojawić jakaś osoba i później zniknąć, tak, będzie to się rozwijało od 29 grudnia, ponieważ wtedy przejdzie znowu ten Jowisz do znaku ryb. Temat spotkania partnera duszy, spotkania osoby, która ogromnie wpłynie na twój rozwój, która przyniesie ci dużo wiary, dużo zaufania, z którą będziesz mógł się czuć dobrze, ponieważ ten tranzyt jest wyjątkowy. Neptun jest tutaj raz na 125 lat i Jowisz w znaku ryb ma największy potencjał, tak? Gdzie będzie rozwijał tą naszą duchowość, naszą wiarę, naszą spirytualność, wskazując na to też, że potrzebujemy tej energii wyższej, potrzebujemy tej wiary w sobie do tego, żeby się zrealizować, otwierając właśnie na to, co jest nienamacalne, tak? Czyli panna jest, to jest real, to jest praca, to jest obowiązki i tutaj otwierałabym się na to uczucia, bo będzie bardzo dużo propozycji z zewnątrz, będzie bardzo dużo pomocy, poprawa sytuacji finansowych, nowe otoczenie, może nawet temat wyjazdu za granicę, może nawet bardzo, bardzo dalekie wyjazdy gdzieś nad wodę, tak? Gdzie będzie bardzo przyjemnie, gdzie będzie bardzo romantycznie i gdzie odnajdziesz swoje miejsce, gdzie swoim uczuciem, swoim poczuciem, okej, jestem czy w tym miejscu, czy z tą osobą, dobrze by było i z tą osobą, i z tym miejscu, gdzie czujesz się jak w domu, gdzie jest to porozumienie dusz, tak? Czyli ty oczekujesz do roku 2022 te osoby, które nie są jeszcze w relacjach, na spotkanie bardzo ważnych osób, partnerów duszy lub też mogą się pojawić nauczyciele, ludzie, czy też ludzi, którzy dadzą ci dużo wiary, dużo zaufania, którzy wpłyną na twój rozwój osobisty w taki piękny, pozytywny sposób. Uznanie także otoczenia, protekcja otoczenia, bardzo wartościowe relacje, otwierałabym się na te nowe znajomości od 14. Ok, i teraz tak, 23 ten Saturn w biegu wstecznym, to już takie trochę mniej przyjemne, dobra, ten Saturn nie ma wpływu na twoje słońce, ale razem
Saturnem porządkujesz tutaj właśnie pracę i dzień codzienny. Jak się organizujesz, jak pracujesz, czy jesteś rzeczywiście wolny, czy spełniasz się, czy używasz tej nowej techniki, tematy zdrowia, tematy zadbania o swoje zdrowie, tematy relaksu wszelkiego rodzaju, jak przeznaczasz tą swoją energię, czy tylko pracujesz i pracujesz, wyjścia z podlegania, czyli osoby, które jeszcze podlegają, które jeszcze służą, które zapomniały o sobie, no do października ten Saturn na to nie pozwoli, tak? Czyli może właśnie ktoś chce otworzyć własną działalność, ale się boi. Proszę nie myśleć o tym, ja się boję, ponieważ od roku 2020 wszystkie osoby, 99% osób na całej kuli ziemskiej, wszyscy się boją i ten strach ogranicza. Proszę się nie bać, proszę otworzyć się na swoje talenty, proszę realizować swoje życzenia serca, proszę realizować swoje marzenia. Te osoby, które to zrobią, które wierzą w siebie. Tym się uda i Jowisz będzie tu przynosił, szczególnie w znaku ryb, gdzie ma wyjątkową siłę, wyjątkową moc, wyjątkowy potencjał, będzie na pewno sowicie wynagradzał do roku 2022, czyli wchodzić. To całkowite zaćmienie księżyca w znaku strzelca. To może być to ważne dla osób urodzonych dookoła daty 26, jest związane z domem. Jest związane z rodziną, jest związane z korzeniami. Czy czujesz się w tym miejscu, gdzie jesteś bezpiecznie? Tak? Czy te tematy rodziny, tematy zamieszkania, jak stworzyć harmonię w domu, czy w tym miejscu, gdzie jesteś, czujesz się naprawdę bezpiecznie? To może być dla osób, które chcą wyjechać, które chcą się przeprowadzić, które chcą zmienić mieszkanie, które chcą zmienić partnerów, które chcą przekształcić coś w domu, tak? Czyli to jest przede wszystkim totalne zaćmienie, czyli całkowicie zamknięcie jakiegoś tematu związane z domem, z rodziną i stworzenie czegoś zupełnie nowego. Węzły karmiczne pod koniec tego roku w grudniu przechodzą na oś Skorpion Byk i tutaj będą tematy przede wszystkim nowego budowania, nowego, nowe karmiczne zadania. Merkury w biegu wstecznym, to jest temat, tak? Ponieważ bardzo długo zostaje w tym biegu wstecznym i stoi w kwadracie od 30, to przerzuca się na czerwiec, czyli będę opowiadała w czerwcu, ale już teraz od tego 22, ponieważ Merkury jest w cieniu, będzie przechodził te same punkty, uważałabym tutaj, tu może być, nie podpisywałabym czegoś z Merkurem w biegu wstecznym, co jest dla mnie ważne, co nie jest sprawdzone, ponieważ od połowy czerwca dopiero wtedy będzie korygowane, poprawiane, sprawdzane i tak stworzone, żeby było. Czyli uwaga, będzie dużo odmów, będzie dużo chaosu, będzie dużo też kłamane, oszukiwane, tak? Czyli od 20 uważałabym, ponieważ Wenus, Merkury i później Słońce będzie stało w kwadracie do Neptuna, jeżeli chodzi o pracę, masz tutaj nie wszystkie osoby są szczere, uwaga, nie podpisywać czegoś, co jest ci tutaj szybko, podpisz i tak dalej, czy zrób, ale zastanowić się, zostawić, przeczytać te małe wydrukowane. Inwestować tylko w to, co znasz, co rozumiesz, nie inwestuj w ciemno, bo tutaj można będzie stracić, ale także tematy zaufania i wiary. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję. Życzę wszystkim Panom wspaniałego miesiąca maja. Macie super aspekty. Do 20 wykorzystajcie te planety w znaku byka, w trygonie. Szczęście samo z Jowiszem od 14 puka do Twoich drzwi. Wszystkiego dobrego. Zapraszam do konsultacji, zapraszam do nauki online astrologii. Informacje znajdują się pod nagraniem. Zapraszam do subskrypcji mojego YouTube kanału. Dziękuję za lajki, dziękuję za komentarze. Wszystkiego dobrego.